battle of a warrior. Let it be known that my advice is either go hard or go home. You better step up to the challenge or you'll get dismissed. And you don't get a second chance, or we bring the best. Welcome to Thailand, let's see if you can pass the test. Which one of these fighters is a champion? Who's gonna rise up and show them that it can be done? $40,000, now who wants it most? Let's see if you can do more than brag and boast. Kickboxing meets discipline. Step inside the ring, let's go finish him. Witamy i zapraszamy na trzecią edycję programu Enfusion, w którym o miano najlepszego rywalizuje 18 fighterów wagi średniej. Szkolić ich będzie 5 pięknych specjalistek od Muay Thai, które też się ze sobą zmierzą. Zawodnicy będą razem trenować, jadać, a także spać w tym samym hotelu. Czeka ich 14-dniowa przygoda w malowniczej Macedonii. Program współprowadzi 14-krotna mistrzyni świata w boksie tajskim Julie Kitchen. Pomysł na Enfusion zrodził się w głowie prowadzącego Edwina Vanosa, trenera i menadżera wielu słynnych zawodników Muay Thai. W poprzednim odcinku Sahak i David ścigali się gokartami. Wygrał ten drugi. Francja kontra Armenia. Prawa ręka dosięgła celu. Radev się cofa. Hak zwęszył krew. Ale Radev nie zwalnia tempa. Jest niebywale ambitny. Ustrzegł się prawej ręki rywala i lewy sierp. David walczy jak lew. W ringu role się odwróciły. Choć walka była bardzo wyrównana, po trzech pasjonujących rundach wygrał Sahak. Obaj zawodnicy rozprawiali o swoim starciu długo po końcowym gongu. Sędziowie nie chcieli mi dać kolejnych 3 minut. On wygrał pierwszą rundę, w drugiej był remis, a trzecią wygrałem ja. Jest tak samo jak rok temu. Cały czas go naciskałeś. Walka była bardzo wyrównana. Zasłużyłeś na więcej? Tak, na dodatkową rundę. Wiem, że nie wygrałem, ale mogli ją przyznać. Zasłużyłem na dodatkową rundę, bo trochę odpuściłem. Być może, ale było blisko. Liczę, że zgodzisz się na rewanż. Jestem otwarty na propozycje. W takich przypadkach nigdy nie odmawiam. Zasługuje na rewanż? Tak, bo dobrze walczył. Sprawiał mi kłopoty. Powinniśmy się spotkać jeszcze raz. Zapraszam dwóch kolejnych zawodników. Dziś są to Macedończyk Urim. Mierzę 1,83 m i ważę 85 kg. Moja ulubiona technika to kopnięcie ogon krokodyla. Mierzę 1,70 m i ważę 57 kg. Najbardziej lubię używać low kicków. Kopię bardzo mocno. Uwielbiam walczyć i nie myślę o pieniądzach. Jeśli je zdobędę, na pewno znajdę dla nich słuszne przeznaczenie. Najbardziej lubię boksować i kopać kolanami. Jestem prawdziwą wojowniczką. Zawsze daję z siebie wszystko i nigdy się nie poddaję. Przed Enfusion trenowałem 6 dni w tygodniu, po 2 godziny. Chodzę do normalnej pracy, ale tuż po jej zakończeniu udaję się na siłownię. Poświęcam temu wiele czasu. Zamiast być przy ciężarnej żonie, trenuję. Trzy lata życia spędziłem w Serbii. Później znowu tu mieszkałem, a następnie przeniosłem się do Włoch i Szwajcarii. Oczywiście w poszukiwaniu pracy, bo w Macedonii trudno zarabia się pieniądze.
because in Macedonia was not good about the money. Urim from here, from Macedonia. Urim to dobry człowiek. He have a really good heart. Naprawdę go lubię. I like him. I was begin with training. Trenować zacząłem w roku 97. Z początku skupiałem się na kung fu, a od 4 lat trenuję Muay Thai. Dlatego, że to walka w ringu. Zanim zajęłam się kickboxingiem, byłam pełna agresji. Wystarczyło, że ktoś na mnie krzywo spojrzał i już we mnie wrzało. Kipiałam złością. Lecz gdy zaczęłam trenować kickboxing, stałam się inną osobą. Spokojniejszą. Zaczęłam więcej myśleć. Kickboxing uczynił ze mnie silniejszą kobietę. Zrozumiałam, kim naprawdę jestem. W tym fachu trzeba używać głowy. Kto tego nie robi, nigdy nie zostanie dobrym fighterem. Ludzie różnie gadają o tym sporcie, lecz kto go nie spróbował, to tak naprawdę nigdy go nie pozna. A mówić można różne rzeczy. Nie przepadam za Chaimą. Nie podoba mi się sposób, w jaki traktuje swoich zawodników. Ewidentnie przesadza. Nikogo się nie boję, mogę się zmierzyć z każdą. Już taki mam charakter. Gdy walczę, istnieje tylko ja i mój rywal. Nie proszę Boga o pomoc i nie liczę na przychylność sędziów. Wiem, że wszystko zależy tylko ode mnie. Mieszkają tu moi rodzice. Prawdę mówiąc, ojciec jest bardzo chory. Nie jest z nim dobrze. Wszystkim zajmuje się moja matka. W ringu staje się zupełnie inną osobą. Na co dzień często się uśmiecham i ci, którzy mnie znają, nie mają pojęcia, że jestem kickboxerką. Ale w ringu się zmieniam. Wiem, że godziny ciężkich treningów nie mogą pójść na marne. Przełączam się na inny tryb. Ten tatuaż zrobiłem sobie dla uczczenia pamięci mojego przyjaciela. Nazywał się Jimmy Pope. Był mi bardzo bliski. Za młodu spędzaliśmy razem niemal cały wolny czas. Niestety Jimmy przedawkował lekarstwa. Uległ w pracy poważnemu wypadkowi. Skutkiem był ciężki uraz pleców. Jimmy przeszedł wiele operacji i zażywał mnóstwo leków. Kupował je na receptę, ale w końcu się od nich uzależnił. Niestety w Ameryce tak się zdarza. Próbowałem z nim rozmawiać, coś z tym zrobić. Lecz prawda jest taka, że chory i cierpiący widzi wszystko inaczej. Pewnego wieczoru Jimmy po prostu przedawkował. To strasznie smutne. Był moim najlepszym przyjacielem i czułem, że muszę go jakoś upamiętnić. No i postanowiłem, że znajdzie się na moim ramieniu. Gdy w domu ktoś choruje, chorzy są wszyscy domownicy. Ciężka sprawa. Kiedy zaczynałam, chciałam po prostu walczyć, napierać i atakować. Ale teraz po 10 latach wiem, że tak się tego nie robi. Kickboxing przypomina raczej partię szachów. Przede wszystkim należy rozpracować rywala, główkować. A gdy myśleniu towarzyszy agresja, efekt zapewne będzie pomyślny. Wielu ludziom podoba się ten tatuaż, zwłaszcza tym, którzy byli z nim blisko. To niejako obraz naszej przyjaźni. Często o nim myślę i bardzo mi go brakuje. Gdy ludzie pytają mnie o tatuaż, nie waham się o nim opowiadać. Powinni znać tę historię, ku przestrodze, żeby nie sięgali po leki, kiedy mogą się obyć bez nich. Taka zabawa to igranie ze śmiercią.
Do Włoch wyjechałem w wieku 15 lat. Pracowałem i wysyłałem do domu pieniądze, żeby obaj bracia i siostra mogli ukończyć szkołę. Pomagałem rodzinie. Jimmy był typowym Amerykaninem, gościem z ulicy. Zawsze się gdzieś szwendał. Miał mnóstwo znajomych. Prowadził bogate życie towarzyskie. Obaj kochaliśmy hip-hop i miejski styl życia. Zawsze powtarzał, że chciałby być tak zbudowany jak ja, że chętnie zacząłby trenować. Jednocześnie przyznawał, że jest zbyt leniwy. Znalazłem artystę, który mi to namalował. To dobrze zbudowany koleś z rękoma złożonymi do modlitwy. Chciałem mieć coś oryginalnego, żadnych krzyży czy modlących się figurek. Tatuaż miał oddawać go takim, jaki był i przy okazji różnić się od innych. Jestem zajętą osobą, dlatego nie mam czasu na chłopaka. Musiałabym poświęcać mu wieczory i go wysłuchiwać. Natomiast ja po prostu trenuję. Chłopak mógłby mieć z tym problem. Lubię moją kapitankę. Chaima jest pełna pasji. Uwielbia to, co robi. Może jest zbyt wybuchowa, ale zaraża nas pozytywną energią. Kocham swoją rodzinę. Tutaj jeszcze bardziej to sobie uświadomiłam. Znam ludzi mających po 20-30 lat, którzy siedzą w domu i tylko oglądają telewizję. Mamo, przynieś mi to, przynieś mi tamto. Moje życie wyglądało inaczej, ale dzięki temu stałem się twardszy. Akceptuję bieg wydarzeń. Uważam, że mam spore szanse. W Ameryce jestem cenionym fighterem. Ludzie lubią oglądać moje walki. We Włoszech harowałem jako 15-latek, ale tutaj pracowałem od 13 roku życia. Te pierwsze dwa lata spędziłem na budowie. Chodziłem do szkoły, a po południu pracowałem. Było bardzo ciężko, ponieważ cegły ważyły po 50 kilo. Musiałem je nosić z jednego miejsca w drugie. Dla 13-latka 50 kilogramów to ogromny ciężar. Rozmawiałem z nim, to miły gość. Nie ma między nami żadnych animozji. Uścisnęliśmy sobie ręce, pogadaliśmy i to wszystko. W końcu przybyliśmy tu po to, by walczyć. Zobaczymy, co pokaże w ringu. Woda jest wspaniała, a Macedonia zaskakująco piękna. Też jestem zaskoczony. Fajni ludzie, dziewczyny, życzliwi. Śliczne jezioro, góry i laski. Zawsze świeci słońce. Zupełnie inaczej niż w Niemczech. Witam. W tym zadaniu wezmą udział Urim i Eddie. Zapraszam. Julie, tłumaczysz. Zwycięzca dzisiejszego zadania będzie miał w narożniku dwóch dodatkowych sekundantów. Spędzi też noc w luksusowym pokoju ze smacznym jedzeniem. Przegrany będzie mógł liczyć tylko na swoją kapitankę. Do tego prześpi się na materacu i otrzyma marny wikt. A zadanie na dziś to przerzucanie opony. Wygra ten, który jako pierwszy osiągnie linię mety. Zrozumiano? Jakieś pytania? Powodzenia. Gotowy? Ty też?
Start. To bardzo widowiskowa konkurencja. Opony wciąż nie przekroczyły linii mety. Zawodnik czerwonych będzie miał do dyspozycji dwóch dodatkowych sekundantów i spędzi noc w luksusie. Jestem zadowolony, bo pozytywnie nastawię do walki. No a rywal będzie spał w suterenie, w niewygodzie. Zrelaksuję się, aby wychodząc na ring być optymalnie przygotowanym psychicznie. To było wyjątkowe zadanie. Przerzucaliśmy opony. Nie wiem, jaka to była odległość, ale wydawała się nieskończona. Co ciekawe, przygotowując się do turnieju, przerzucałem opony i waliłem w nie młotem dwuręcznym. Nienawidziłem tej formy treningu. To ekstremalnie męczące. Dlatego dziś byłem tak zaskoczony. Jest silny. Owszem, wygrał zadanie, ale minimalnie. Akceptuję ten wynik. Macedończyk bardzo mnie zaskoczył. Eddie wyraźnie prowadził, lecz ni stąd, ni zowąd Urim znalazł się tuż obok niego. Mogłabym być w narożniku sama, ale dwie dodatkowe osoby na pewno mi pomogą. O zwycięstwie mogłaby zadecydować fotokomórka. Trudno. Oczekuję łatwej walki. Zdominuję swojego rywala. Będzie błaznował i kopał z półobrotu, ale zwyczajnie go zmiażdżę. Jest silniejszy niż się spodziewałem. Jak już kiedyś zauważyliśmy, luksusowy pokój nie przynosi szczęścia zwycięzcom zadań. Wszyscy, którzy w nim spali, przegrali swoje walki. Czyżby był feralny? Torety. Nice. Fajne wyro. What? Że co? Oh. Oh, you gotta be kidding. No nie. So much better than o niebo lepszy od mojego pokoju. Jednak opłaca się wygrywać zadania. Hell yeah. O tak. Nice. Miło. But we are to warrior. Jesteśmy wojownikami. And I think sometimes myślę, że czasem lepiej jest przegrać, aby nauczyć się czegoś i następnym razem nie powtórzyć błędu. Please come upstairs. Eddie Walker, Urim Saiti. Zapraszam. Limit wagowy to 85 kg. 84,2. A zawodnik z Macedonii 80,4. Moim zdaniem on tylko się popisuje. Nie lubię tego, więc po prostu mu dokopię. Znamy więcej technik, więc to raczej ja wygram. Eddie jest silny psychicznie.
Marzę tylko o jednym, żeby jak najszybciej wejść na ring. Chcę stoczyć dobrą walkę. Mielenie jęzorem mnie nie interesuje. To będzie pasjonujące starcie. Trudno przewidzieć wynik. Eddie Walker jest wiecznie zadowolony. Nigdy nie widziałam, by się dołował. To miły facet. Obaj zawodnicy już się przygotowują. Zwycięzca walki w ćwierćfinale zmierzy się z Sahakiem Parparianem. Muszę być silny. Jeśli się pochyli z całej siły, zaatakuj jego głowę. Chwyć go, kopnij kolanem i zakończ walkę. Włóż w to wszystko, co masz. Na to czekaliśmy. Gdzie ochraniacz? A, masz. Koledzy z drużyny dodają Urimowi otuchy. Żartowałem. Nie musisz walczyć w pół dystansie. Jeśli tylko się da, podejdź i kop kolanem. Tak, jakbyś go odpychał. Nie spodziewam się, by agresywnie wchodził. Masz przewagę. To twoja walka. To ty ją kontrolujesz. Rozumiesz? Ten ring należy do ciebie. Przed nami walka zakontraktowana na 3 trzyminutowe rundy, w której obowiązywać będą zasady znane z gal organizacji Showtime. W przypadku remisu odbędzie się 4. decydująca runda. Panie i panowie, w niebieskim narożniku zawodnik drużyny czerwonych, reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki. Oto Eddie Showtime Walker. Eddie Walker właśnie wszedł na ring. Ze wschodnich rejonów swojej ojczyzny trafił prosto do Macedonii. No cóż, poczekajmy, co nam tu pokaże. I jego rywal w czerwonym narożniku, zawodnik drużyny czarnych, reprezentujący Macedonię. Panie i panowie, oto Urim Saiti. Urim już wchodzi na ring. Drużynę czarnych prowadzi urocza Amerykanka, Lindsay. Czekają nas 3 trzyminutowe rundy. Spodziewam się olbrzymich emocji. Saiti to miejscowy zawodnik. Dziś ta hala wypełniła się głównie dla niego. To nie tuzinkowy fighter. Natomiast Amerykanin to w gruncie rzeczy bardzo miły człowiek. Macedończyk często kopie i potrafi trafiać z przedziwnych kątów. Jedno ze swoich kopnięć nazwał ogonem krokodyla. Obydwu obserwowaliśmy podczas treningów i wiemy jedno. Amerykanin jest bardzo silny. Urim naprawdę potrafi zadziwić. Od patrzenia na te jego obroty może się zakręcić w głowie. Jednak teraz zakręcił mi w głowie widok kogoś innego. Ale wracając do rzeczy, oglądamy galę Enfusion.
I jeszcze raz. Brawo. Amerykanin to miły gość, z którym jednak większość z nas nie chciałaby się spotkać w ringu. Zaczęli z impetem. Przypominam, że główna nagroda turnieju wynosi 30 tysięcy dolarów. Całkiem sporo. Tymczasem Walker polega na swoich low kickach. Urim nie pozostaje mu dłużny. Oto siła Walkera. Jest pracowity i sprytny, a teraz kopie na ciało. Macedończyk odpowiada low kickiem, a Eddie bije. Urim to niewdzięczny rywal. Walka przeciw niemu to istny koszmar. Jest nieprzewidywalny, a Eddie musi zacząć trafiać. Saiti to Macedończyk. Większość z tych ludzi przyszła tu właśnie dla niego. No i żywiołowo go dopingują. Macedonia to piękny kraj. Jezioro Ohrydzkie jest olśniewające, a miejscowy zawodnik pozostaje bardzo aktywny. Walker powinien coś wykombinować. Jest silniejszy, ale w tej fazie pojedynku częściej atakuje Macedończyk. Niech Eddie przypomni sobie o low kickach. Trafił. Lewy high kick. Urim został trochę przystopowany. Ale to twarda sztuka. I sprytna. Atakuje z różnych kątów. I to nie tylko nogami, ale także rękoma. Tymczasem Walker przypuszcza ofensywę. Jest silny, lecz niezbyt szybki. Powtarzam, niech sobie przypomni o low kickach. Saiti kopie z półobrotu. Chyba bardziej dla sędziów. Eddie jest za wolny. O, teraz lepiej. Sam wspominał, że rzadko wyprowadza kombinacje. Dodał, że woli polegać na pojedynczych, bardzo silnych uderzeniach. Tyle, że nie wiem, czy w ten sposób cokolwiek tu zdziała. Koniec rundy. Nie najlepszej. Obejrzeliśmy konfrontację dwóch całkiem odmiennych stylów walki. Amerykanin prezentuje metodyczne podejście do zagadnienia. Musi częściej i mocniej kopać. Tylko tak zdoła ostudzić zapał Macedończyka, lubującego się w przeróżnych dziwacznych technikach nożnych. Tymczasem staram się patrzeć na dziewczęta. Są wyjątkowo urodziwe. Dwaj zawodnicy z różnych zakątków globu i dwa odmienne style walki. Owszem, sporo się działo, ale przeważał chaos. Lucy Payne na co dzień trenuje w Touch Glow Gym, tam gdzie Julie Kitchen. Natomiast Lindsay szkoli się u Erika Haycrafta. A więc rozpoczynamy drugą rundę. Urim walczy niekonwencjonalnie, a Walker siłowo. Jednak chcąc tu cokolwiek zdziałać, musi przejąć inicjatywę. Macedończyk kopie na ciało. Co na to Eddie? Zbyt często się cofa. Choć teraz trafił kolanem. I poprawił prawą ręką. Urimem zachwiało. Amerykanin powinien napierać. Front kick, prawa ręka i jeszcze kolano. Brawo za tę akcję. Saiti to jeden z mniejszych i lżejszych zawodników w turnieju, ale jest bardzo twardy. Walker musi kopać. Uderzenia na ciało i kolano. Oto co powinien. Macedończyk wyraźnie zwolnił. Ale ma serce do walki. Jest ambitny. Myślę, że swoją nieustępliwością zaskoczył Walkera.
Teraz Amerykanin chybił. Lewy sierp. Lucy Payne cały czas pokrzykuje na swojego fightera. Ta runda należy do niego. Brawo! Saiti wygląda na zmęczonego. Mimo wszystko daje z siebie ile ma. To może być koniec. Kolano na podbródek. Nie może zwolnić. Kto wie, czy nie wygra przed czasem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Niech ponownie bije na ciało. Niestety pozwolił rywalowi wrócić do gry. Po prostu sam jest bardzo zmęczony. Czasami, gdy chce się przedwcześnie zakończyć walkę, samemu marnuje się mnóstwo sił. Tak bywa. Nie wiem, co to miało być. Nie zdołał tego wykonać. Tylko tak sobie zatańczył. Tempo nam siadło. Jestem zawiedziony przygotowaniem kondycyjnym Walkera. Mógł to zakończyć, ale ledwo słania się na nogach. Jeśli myśli o kolejnej walce w tym turnieju, musi coś z tym zrobić. Tę rundę na pewno wygrał Amerykanin. Tyle, że Macedończyk się nie poddał. Co więcej, być może dodatkowo uwierzył w siebie, w to, że może tu odnieść sukces. Tak więc o wszystkim zadecyduje trzecia odsłona. Ciężka walka? Tak. Ale jak zawsze powtarzam, to tylko turniej. Jest nas 18, a wygrać może tylko jeden. Drugie liczenie? Znowu próbował jakoś dziwnie kopnąć, więc go uderzyłem. Trafiłem tuż za uchem i się przewrócił. Dlatego był liczony. Andrew, za nami pierwsza walka wieczoru. Macedończyk był dwukrotnie liczony, a wszystko skończyło się w trzeciej rundzie. Spodziewałeś się tego? Tak. Obejrzeliśmy przyzwoity pojedynek. Wiedziałem, że Macedończyk walczy niestandardowo, ale wypadł lepiej niż się tego spodziewałem. Amerykanin miał z nim kłopoty. Zadowolony ze swojej formy? Nie, ale jest jak jest. Nad niektórymi elementami muszę jeszcze popracować. Przecież stać mnie na więcej. Ale prawda jest taka, że się z nim bawiłem. Jak na sparingu. W następnym odcinku Lindsay opowie o wstrząsającym ringowym przeżyciu. Byłam przerażona. Wspierają mnie, ale nie jako zawodniczkę. Jest bardzo gorąco. Hak znów wyprowadza kombinację. Szybkość jest bez wątpienia po jego stronie. Ale Radev nie pozostaje mu dłużny. Jest niczym maszyna. Albo nieustępliwy żołnierz. Parparian kopie kolanem. Radev kontruje. Idą łeb w łeb. Choć nieznaczną przewagę zaczyna zdobywać Hak. Dawid musi być bardziej aktywny. Parparian walczy bowiem bardzo wszechstronnie. Demonstruje całą gamę różnych technik. Nie dość, że jest szybki, to jeszcze bardzo mądry. Dawid ma szeroko otwarte usta. Wyprowadza ciosy, ale za często chybia. Teraz trafił low kickiem, ale Hak natychmiast odpowiada. Ależ on jest szybki. Pod koniec rundy to właśnie on zdobył lekką przewagę. Dawid wszedł głową, ale Parparian nie protestuje. To była rewelacyjna runda.
Hak jest pewny siebie. W tej odsłonie pokazał, na co go stać. Jesteśmy świadkami pasjonującego widowiska. Obaj stanęli na wysokości zadania. Bylibyśmy na zawołanie, o której by nam nie kazała, nawet o 6 rano. Takie walki można obejrzeć tylko w ramach Enfusion, najwspanialszego kickbokserskiego reality show w dziejach. W pierwszej rundzie Hak zachowywał spokój, ale